Halina Sawicka urodziła się w 1927 roku w Chorodziłowie na Białorusi. Ojciec był bankowcem, matka zajmowała się domem. W rodzinie nie brakowało miłości, dlatego pani Halina bardzo miło wspomina swoje dzieciństwo. Dzieciństwo było takie, jak być powinno. Zabawy to chyba takie mniej więcej jak i teraz. W berka, w piłkę, w klasy. Dziewczynki to grały w klasy tam namiętnie i to było skakanie. Godzinami mogłyśmy to robić. Szczęśliwe dzieciństwo przerwał wybuch II wojny światowej. Nie zdawałam sobie sprawy, tak jak i większość chyba nas, ani jak to będzie wyglądało, jakie będą konsekwencje tej wojny. Na razie to była po prostu, można powiedzieć, ciekawość, co to będzie dalej. Wierzyliśmy w to, że to będzie niedługo, że to się skończy, że zwyciężymy i będzie po wojnie. Dopiero jak zaczęły bomby spadać na Wilno, to wtedy to już widzieliśmy, że to nie przelewki i że to tak szybko się nie skończy. Mimo wybuchu wojny mieszkańcy Wilna starali się żyć normalnie. Z każdym kolejnym rokiem sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Zaczęliśmy odczuwać i głód, i niedostatek, i wszystko, co może być najgorsze. Ale to tak przyszło raczej stopniowo. Zwłaszcza, że w Wilnie to ta władza się często zmieniała, bo byli Litwini i sowiecka władza i niemiecka, więc to było różnie, w różnych okresach różnie było. Ale było oczywiście coraz gorzej. Rodzice pani Heleny podjęli decyzję o wyjeździe. Pełni nadziei wyruszyli do Polski, do Olsztyna. Pierwsze wrażenie, jak wysiedliśmy z wagonu, jaki ten Olsztyn jest płaski, bo w Wilnie to się zawsze szło albo pod górę, albo z góry. Tam po równym to mało gdzie się szło, a tutaj płasko, no, więc tak. Poza tym jakaś taka trochę inna roślinność, jakieś drzewa bardzo ładne kwitły, jakieś drzewa, których w tej chwili nawet nie ma, głogi piękne, te czerwone kwitły. Bardzo zielony był Olsztyn, no oczywiście był zburzony, to się szło, całe ulice były zburzone, ale wszędzie w ogrodach kwitły kwiaty. Halina Siewicka kontynuowała naukę w liceum. Później przez wiele lat pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim w Olsztynie.